Zarabianie pieniędzy, czy to w życiu realnym, czy to w internecie, jest zazwyczaj ciężką pracą, która wymaga od każdego z nas zarówno wysiłku, jak również zaangażowania. Czy jednak istnieją sposoby na łatwy zarobek? Czy można zarobić, a się nie narobić? W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć temu tematowi, pokażę Wam aż 5 świetnych pomysłów na to, jak możecie w sprytny sposób powiększyć stan swojego konta. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was serdecznie do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu zgarniecie ekstra bonusy i nie przegapicie żadnego nowego materiału. Link do zapisania się na newsletter znajdziecie pod tym wideo. Ile to już razy każdy z nas widział ten obrazek? Egzotyczna plaża, na której wyleguje się mężczyzna, sprawdzając stan konta na laptopie. Oczywiście u boku pięknej kobiety. Któż z nas nie chciałby znaleźć się na miejscu takiego szczęśliwca? Jedyną rzeczą, która może nas zaprowadzić do takiego stanu rzeczy, są oczywiście pieniądze. Bardzo wielu z nas traktuje zarabianie jako zło konieczne, myśląc, że życie wymusza na nas zdobycie jak najlepiej płatnej pracy po to, aby pracując w pocie czoła od poniedziałku do piątku zarabiać pieniądze. Oczywiście każdy z nas jest inny i jeden będzie pracował jako informatyk, drugi jako kierowca, a jeszcze ktoś inny jako nauczyciel. Zawodów, tak samo jak ludzi, jest bardzo wiele. Suma summarum, wszystko sprowadza się jednak do wymiany czasu za pieniądze. Bo praca tym właśnie jest. Jest to wymiana naszego czasu i zdolności za pieniądze. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Każdy z nas ma tyle samo czasu i dysponuje dokładnie 24 godzinami dziennie. W związku z tym, gdy ktoś postanawia zarabiać więcej, ma tak naprawdę dwie opcje. Pracować dłużej lub pracować za większe pieniądze. W pierwszym przypadku sytuacja jest prosta. Im więcej przypracujemy godzin, tym więcej zarabiamy. Problem jest jednak taki, że możemy pracować 12 czy nawet 14 godzin na dobę, ale jest gdzieś ta górna granica, której nie uda nam się przekroczyć. Musimy przecież jeść, spać czy też dojeżdżać do pracy, a na to potrzeba przecież czasu. W drugim przypadku sytuacja wygląda nieco lepiej. Jeżeli postanowimy, że nie chcemy pracować dłużej, a wolimy zarabiać więcej w przeliczeniu na nasze godziny pracy, w takim przypadku możemy zwiększyć nasze zarobki poprzez zdobycie coraz lepszych kwalifikacji. Niestety i ta droga kiedyś się kończy i nawet najlepszy specjalista, choć bardzo dobrze opłacany, nadal jest zakładnikiem wymiany czasu za pieniądze. Czy istnieje więc inna droga? Oczywiście. W tym wideo pokażę Wam alternatywy dla typowej pracy, które będą przynosić Wam dochody, niezależnie od tego, czy i ile pracujecie. Jeżeli więc chcecie zbudować dodatkowe źródło dochodu, które będzie niezależne od czasu, zapraszam Was serdecznie do zestawienia. Pierwszym pomysłem na to, jak zarobić, a się nie narobić, jest reselling usług. Pomysł ten jest jednym z ponad 100 na zarabianie w internecie zawartych w moim autorskim e-booku 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci, ale pomyślałem, że zdradzę Wam ten znakomity, moim zdaniem, pomysł na zarabianie pieniędzy łatwym kosztem. Reselling usług najlepiej wytłumaczyć na przykładzie. Otóż, ładnych kilka lat temu zajmowałem się copywritingiem, jak również pisaniem płatnych komentarzy na forach internetowych. Szło mi całkiem sprawnie, ale w pewnym momencie wziąłem zbyt wiele zleceń na swoje barki i nie dawałem rady z terminowym wykonywaniem usług. Pomyślałem więc, że poszukam w sieci kogoś do pomocy. Napisałem do kilku innych copywriterów zapytanie, czy zechcieliby wziąć część moich zleceń i ile by to kosztowało. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że liczą oni sobie znacznie mniej niż koszt mojego zlecenia. Napisanie 100 postów na forum kosztowało u mnie 100 zł, a mój kolega po fachu wycenił tą usługę na 50 zł. W związku z tym, przekazując mu zlecenie, na czysto zarabiałem 50 zł, nie pracując de facto ani minuty. Całość sprowadzała się do przekazania informacji o zleceniu i sprawowania monitoringu nad całością realizacji. Oczywiście Wasz pokorny sługa nie poprzestał na jednorazowej współpracy. Mój kolega z branży pomagał mi jeszcze przez długi czas w kolejnych projektach. Ten pomysł możecie wykorzystać praktycznie w każdej dziedzinie życia. Wystarczy tylko znaleźć zleceniodawcę, który zapłaci Wam wystarczająco dużo pieniędzy za zlecenie, i zleceniobiorcę, który z kolei zapłaci odpowiednio mniej. My zaś inkasujemy różnicę, wykonując przy tym minimum nakładu pracy. To wszystko. Oczywiście na sam koniec dodam, że jeżeli chcecie poznać więcej świetnych pomysłów na zarabianie z mojego e-booka, to pod tym wideo znajdziecie link do miejsca, w którym możecie nabyć go w zacnej cenie. Drugim pomysłem na to, jak zarobić, a się nie narobić, jest platforma GamerHash.
która umożliwia swoim użytkownikom zarabianie pieniędzy w internecie dzięki mocy obliczeniowej swoich komputerów. Wygląda to następująco. Kiedy dołączymy do platformy, moc obliczeniowa naszego komputera zostaje wykorzystana do kopania kryptowaluty, za którą to możemy następnie kupić różnego rodzaju rzeczy, jak na przykład gry, czy też bony podarunkowe na Allegro, czy też do innych sporych sklepów. Im lepsza jest nasza karta graficzna, tym więcej możemy wykopać kryptowalut i więcej zarobić. W związku z tym, jeżeli macie dobry komputer i nie korzystacie z jego mocy obliczeniowej, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Trzecim pomysłem na to, jak zarobić, a się nie narobić, jest wykorzystanie naszej nieruchomości. Nieużywaną piwnicę w bloku czy też garaż możemy wynająć sąsiadowi w zamian za miesięczny czynsz. To samo możecie zrobić z działką za miastem lub ogródkiem działkowym. Pomysłów jest naprawdę sporo. Jeżeli macie na przykład spore mieszkanie, możecie zastanowić się nad wynajmem jednego pokoju dla studenta. Możecie pójść nawet jeszcze krok dalej i spróbować swoich sił z wynajmem krótkoterminowym dla na przykład osób odwiedzających wasze miasto. Ten sposób pozwoli wam na wygenerowanie dodatkowego źródła dochodu bez poświęcania sporej ilości czasu na jego obsługę. Wystarczy dbać o ciągłość wynajmowania i regularność opłat. Czwartym pomysłem na to, jak się nie narobić, a zarobić, są banknoty i monety. Często zdarza się, że niektóre banknoty mają ciekawe numery seryjne. Dla kolekcjonerów stanowią one prawdziwą gratkę i są oni w stanie zapłacić spore sumy za na przykład banknot o niskim numerze seryjnym, czy też specyficznej numerologii. Tak samo sytuacja ma się w przypadku monet. Niektóre z nich są tak zwanymi destruktami mynniczymi, czyli monetami, które zostały wadliwie wybite, a pomimo to przypadkowo trafiły do obiegu. Taka moneta jest więc unikatowa i jedyna w swoim rodzaju, w związku z tym często jest sporo warta. Następnym więc razem, kiedy to sięgniecie do waszego portfela, sprawdźcie, czy przypadkiem nie wydajecie prawdziwej numizmatycznej perełki. Piątym pomysłem na to, jak zarobić, a się nie narobić, jest sprzedaż na OLX. Strona ta jest polskim globalnym bazarem, który codziennie ściąga do siebie tysiące osób. Ludzie albo poszukują czegoś dla siebie, albo chcą pozbyć się rzeczy, których nie potrzebują, i w jednym i w drugim przypadku możemy zarobić pieniądze. Wystarczy więc albo wystawić wszystko to, co nie jest wam potrzebne, i zgarnąć przy tym nieco gotówki, albo poszukać okazji, kupować je, a następnie odsprzedawać po wyższej cenie. Schemat jest bardzo prosty. Warto w tym miejscu wspomnieć, że OLX ostatnio zaczyna wprowadzać pewien rodzaj ochrony kupujących, oferując dostawę OLX, dzięki której mamy pewność, że przesyłka do nas dotrze. Szóstym bonusowym pomysłem na to, jak zarobić i się nie narobić, są kryptowaluty. Tutaj wchodzimy już nieco na trudniejszy grunt i pamiętajcie, że możecie zarówno zarobić pieniądze, jak również je stracić. Dlatego też inwestujcie tylko te środki, których nie potrzebujecie w dłuższym horyzoncie czasowym i których strata w przypadku niepowodzenia z inwestycji nie załamie waszego budżetu. Kryptowaluty są nowym sposobem na inwestowanie swoich środków. Jest to alternatywa dla klasycznej giełdy. Możecie więc rzucić te 100 czy 1000 zł i spróbować, jak wygląda inwestowanie. Ja osobiście korzystam z usług giełdy Binance i jak dotąd jestem zadowolony. Jeżeli zainteresowałem was tematem krypto, to oczywiście pod tym wideo macie link do darmowej rejestracji na platformie Binance. Możecie się zarejestrować i za darmo sprawdzić, jak wygląda to w realu. W mojej ocenie rynek ten dopiero raczkuje i za 10 lat może dojść do sytuacji, w której to właśnie kryptowaluty przejmą większość rynku inwestycyjnego. Warto więc wsiąść już teraz do tego pociągu, ponieważ za kilka lat może okazać się, że była to bardzo dobra decyzja. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do podesłania tego filmu swoim znajomym, jak również do pozostawienia komentarza z pomysłem, który spodobał wam się najbardziej. Na sam koniec dodam, że ten film powstał przy współpracy z jednym z moich widzów, Wojtkiem Harukiewiczem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Tak samo pozdrawiam innych stałych widzów, jak pani Agnieszka, Renegat, Łukasz, Paweł Gigi i wielu, wielu innych, którzy czynnie wspierają kanał, podsyłając nowe pomysły na wideo i komentując praktycznie każdy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.